Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz Batocery 32. Mam ją uruchomioną na komputerze PC, więc wejdziemy sobie od razu w ustawienia, w informacje i zobaczycie, to jest wersja 32 z 20.09.2021 roku. Ja mam wersję z tą ściągniętą, jak była jeszcze w becie. I teraz w momencie, kiedy daję spróbujemy zaktualizować, się zdziwię, ale aktualizacja do ściągnięcia jest. Pobierz treści, tylko rozpocznie aktualizację na stabilną i nie mam. Czyli to ta wersja, która była w becie, jest już oficjalną. Zresztą nie było z nią większych problemów, więc pewnie dlatego ją to po prostu przerzucili, bo zazwyczaj to było tak, że była sobie wersja beta, a później jak się pojawiła ta oficjalna, to tam numerek się zmieniał i troszkę było inaczej. Teraz mam to uruchomione na komputerze z procesorem i7-4765T 8-rdzeniowy, nie jest 8-rdzeniowy, jest 4-rdzeniowy, 8-wątkowy. No i chciałbym wam pokazać, co jest dostępne. Nie będę mówił, co zostało zaktualizowane, tylko co jest dostępne i przy okazji poukładałem je, teraz przestawiłem w motywie. Nie wiem, czy muzyka się całkiem łączy? Nie leci, coś tam, dobra. Co jest dostępne na Raspberry Pi i na Androidzie N2+, tym samym też na tych smartboxach, tych droższych, tak, bo to jest ten sam procesor. Więc sobie będziemy lecieć i będę od razu mówił. Panasonic 3DO jest dostępny i na Raspberry Pi, i na Androidzie, i oczywiście na Windowsie. No na Windowsie wam pokazuję, więc następną mamy Adobe Flash Player. Nie mam tutaj, pomiędzy 3DO a Migą jest Adobe Flash Player. Miałem wgrane multum gierek i żadnej nie udało mi się uruchomić, dlatego wykasowałem je. Jakiś zły format mam. Czy coś takiego, no może jeszcze nie do końca jest to dobrze zrobione, no ale oczywiście Flash Player działa tylko na PC, na Raspberry Pi, na Androidzie nie działa. Amiga standardowo działa na każdym systemie, tak samo CDTV, tak samo komputer Amiga 500, Amstrad tak samo, GIG 4000, to wszystko działa. I tutaj pomiędzy Apple 2GS a Atari 2600 jest coś takiego jak Applications. Nie mam pojęcia, co to jest, bo ja mam wydruk zrobiony ze strony Batocery i jest Application. Nie wiem, czy to można jakiś pulpit zrobić, czy coś takiego jak na RetroPie'u, nie wiem. Muszę się tym jeszcze pobawić. No i lecimy dalej. Mamy Atari 2600, 5200, 7800, 800. No i tutaj jest Jaguar. No i Jaguar działa na PC, działa na Androidzie N2+, ale nie działa na Raspberry Pi nadal. Brakuje nadal Jaguara CD. Atari Lynx działa, ST jest, Atomis Wave. Powinien być Canon Ball, ale Canon Ball ja mam gdzieś tam wcisnętego zgrupowane. Też działa na wszystkim, tak samo Cave Story. I mamy Channel F, ColecoVision, Commodore 128, 64, PET, nadal nie można ściągnąć okładek. Mogę wam pokazać, bo mam ustawione Scrippera, wyskakuje dalej. O, coś tutaj nie ten. Przy niektórych jeszcze jedna jest jakaś tam platforma, gdzie. O, tutaj po prostu próbuję coś znaleźć, ale nie znajduję. Może też jakiś dziwny format mam tych gier, ale tylko takie coś znalazłem. Commodore Plus 4, Commodore VIC 20, Daphne i tu jest Devilution, powinno być. Devilution to jest Diablo. Też mam gdzieś tam wsadzone. Znaczy nie wiem, czy na tym komputerze, czy na drugim, czasem nie mam wsadzonych tych gier, bo ja sobie posegregowałem, to mam starsze platformy, na drugim komputerze mam te nowsze typu PlayStation 2, Xbox i tak dalej. No ale mamy MS-DOSa dalej, EasyRPG. EasyRPG pojawiły się, nie, dwie mam tylko. To nie ta kategoria. Później mamy EC Wolf. EC Wolf to jest Wolfenstein, ale ja tego Wolfensteina jeszcze sobie nie dograłem. Wolfenstein 3D wreszcie pojawił się na Batocerze, oni się reklamują, że wreszcie jest na Batocerze Wolfenstein 3D. Pewnie trzeba tam pliki Wolfensteina dorzucić i będzie wszystko działać. Famicom Disk System, ale Wolfenstein nie działa na Raspberry Pi i na
Odroidzie, działa tylko na PC-cie, przynajmniej z tej listy tak wynika. Famicom Computer Disk System, Barneo i tu mamy FM Tower, Towns. I to też nie działa na Raspberry Pi ani na Odroidzie i w sumie i tutaj jest właśnie ten problem, że jak daję skrypu i to się nie pojawia. Nic nawet nie próbuję. No i mamy Future Pinball, które działają jak chcą. Ja sobie tutaj naciągałem teraz stoły. Wreszcie mam BIOSa, który jest przeznaczony do tego emulatora. I z ciekawostek, kurde, mam klawiaturę pod ręką, to wam pokażę. Mamy tutaj Robocopa i Robocop, teraz ja nie pamiętam który, chyba ta New Edition, albo wszystkie wgrałem, żeby pokazać. Wiem, że jedną wgrałem i się zdziwiłem. Ogólnie to jest program, który służy do tworzenia stołów wirtualnych. Na PC-cie, tak? I ludzie sobie tworzą różne stoły i większość z tych stołów, tych, które zajmują 2-3 mega, to są takie, że ktoś sobie wkleił tapetę jakimś tam z filmu, czy jakiegoś zespołu, czy nie wiadomo co. Strasznie długo się uruchamiają. No i ustawiają tam byle jak, w ogóle niegrywalnie, te wszystkie, jak to nazwać, prowadnice, rurki, czy holender, wie jak to nazwać. I wygląda to koślawo, nie da się za bardzo fajnie pograć. Jeżeli ktoś kiedyś grał, ja miałem kolegę maniaka, który lubił grać w wszystkiego rodzaju pinballe. Ja najwięcej grałem na Amidze, później mi jakoś tam przeszło. Później trochę na tablecie się bawiłem w Zen Pinballa, ale to jakoś nie nałogowo. No to na tych stołach zrobionych tam przez fanów, no za bardzo się nie da grać. A tutaj mi się coś wysypało. Muszę klawiaturę gdzieś znaleźć, gdzieś położyłem sobie klawiaturę. Jest klawiatura, bo trzeba tutaj zrobić alt tabulator. Nie. Coś się wysypało. Jak to przełączyć, kurczę? Widzicie, że się uruchamia emulator w ogóle tego, nie? WinMe, czyli emulator Windowsa. Jak to zrobić? Ej, coś się skopało. Nie mam tu myszki w ogóle. Windows klawisz nie działa. No więc wam pokazałem. Czekajcie, spróbujemy escape'em. Teraz w ogóle mi się przywiesiło. Będę musiał kurczę zatrzymywać nagrywanie chyba. Dobra, spróbujemy tak to zrobić. Spróbujemy wyjść w jakiś sposób. Tutaj podciskamy przyciski, nie działa. Kurczę. No nie, dobrze. Zawiesiłem całkowicie teraz, chyba nie. Teraz spróbujemy escape wcisnąć. Nie działa escape. Tutaj tabulator. Poklikamy. No i widzicie, i tak to wygląda, więc muszę zatrzymać nagrywanie na chwilę i zrestartuję sobie komputer. Dobra, to zatrzymujemy. No i widzicie, teraz udało mi się za drugim razem uruchomić. Jest sobie włączony. Oczywiście pewnie z wyjściem będę miał problem, dlatego sobie tutaj myszkę odłożę na bok, dobra. No i tutaj widzicie Robocopa zrobionego naprawdę fajnie. I te stoły są... Ja sobie tutaj naciągnę, wam pokażę, że to jakoś się naciągło. Dobra, idzie. I... Ogólnie się strasznie ścina mi coś dzisiaj. Może ja grałem na drugim komputerze. To jest, widzicie, że jest wymagający ten stół. Ma dużo detali. Oj, nie da się grać tak. Ja się bawiłem na nuku z innym procesorem. I graficznie wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tutaj można kamerę sobie pozmieniać. O, może sobie oddalimy. Może będzie trochę lepiej. No, troszkę lepiej jest, widzicie. Jak jest kamera oddalona, to trochę lepiej. I da się w to pograć. I ten stół wygląda naprawdę fajnie. Nie wiem, czy taki stół istniał. Wierzę w to, że chyba istniał, bo znalazłem jeszcze jeden stół, ale grałem tylko i wyłącznie na PC-cie, na emulatorze zainstalowanym na Windowsie. Nie idzie mi kompletnie. O kurde, masakra. O, przytrzymałem bil. I właśnie, i na PC-cie grałem w Terminatora.
Judgment Day, czyli tą dwójkę. I w taki sam, na takim samym stole miałem okazję grać na monitorze. Dobra, i teraz, o, wyszło mi do tego okienka, udało się wyjść z tego stołu. Z niektórych stołów trzeba użyć klawiaturę, wcisnąć Escape i tam się męczyć, bo to w ogóle nie chce działać. A teraz ja wcisnąłem znaczek, ja mam pada od PlayStation 4, znaczek PlayStation Start i wyszło mi do tego głównego. No i tak to wygląda, ale są też gówniane stoły. Mogę się założyć, że Resident Evil jest takim stołem, więc spróbujemy uruchomić jeszcze tego Resident Evil. O co chodzi? No, dlaczego nie mam tutaj tego Terminatora? Terminator ma dodatkowo pliki z dźwiękami w jakimś tam wyższym formacie i tak dalej i jest dodatkowy folder biblioteki i nie mam pojęcia, gdzie ten folder biblioteki wrzucić, bo jak go wrzucę do folderu razem z ROMami, to jak uruchamiam taki stół, to mi wyskakuje, że nie ma, że emulator nie ma dostępu do tej biblioteki. Normalnie jak się uruchamia ten stół na PC-cie w Windowsie, to się wrzuca do folderu z emulatorem, jest tam ten taki o takiej samej nazwie folder i te pliki tam się umieszcza i wszystko ładnie działa. No i tutaj mamy drugi wariant. Właśnie stołu pewnie zrobionego przez fana. Zobaczymy, czy się postarał, czy raczej jest taki sobie. No i widzicie, o, no to już widać. Chociaż jest jakaś tam figurka zombiego zrobiona, to już i tak jest wypasiony ten stół. Naprawdę widać, że tutaj ktoś, no powiedzmy, chociaż troszkę się starał. Zazwyczaj to jest wrzucona jakieś tam grafika i wielkie nic, nie? Czekajcie, czym tu się tutaj dorzucało. Start mam wcisnąć, czy monetę muszę najpierw dorzucić? Monetę. Wątpię, żeby Capcom wypuścił jakaś inna. O, trafiłem w tą. No, patrzcie. O, i już nie trafiłem w tego. Ja to nie umiem grać w takie rzeczy. Czekajcie, zmienimy sobie kamerę, bo się strasznie ścina. Oddalimy sobie to. O, full tapeout. Na tej kamerze da się tutaj w miarę pograć, nie? Chociaż już mi się, już słyszę, że wentylator się uruchomił, a znowu trafiłem w jakąś tam rynnę. Zresztą drugą. No fajnie to wygląda, dobra, powiem wyłączyć. Po chwili, o, tam filmik się uruchomił, widzę. Ale nie wyłączyłem z tą, o, teraz poczekajmy chwilkę, o dobra, wyłącza się. No to się udało. Więc o co chodzi z tymi właśnie stołami, dlaczego są takie badziewne, dlaczego ja je mam? Bo te lepsze stoły, tak jak mówiłem, mają dodatkowe. Dlaczego mam Robocop? Bo Robocop jest zrobiony w jednym pliku. Normalnie jak wejdziemy sobie w specyfikację tego pliku, metadane, to jest FPT. Jeżeli jest tylko i w jednym pliku, cały stół, to będzie działał na tym emulatorze, na batocerze. Jak ma dodatkowe, oprócz tego ma jeszcze dodatkowy folder albo jakieś dodatkowe pliki, no to niestety się nie uruchamiają. Albo ja o czymś nie wiem, może gdzieś trzeba umieścić ten folder głębiej. Nie wiem, no Robocop jest jako jedyny z tych lepszych stołów jest zrobiony właśnie, ja uruchomiłem tego 3.1. To Robocop jest zrobiony w taki sposób, że to działa. Dobra, lecimy dalej, bo nie skończę tego. Doszedłem do... gdzie ta lista jest? Do 39 Game & Watch. Mamy Game Boya i co ciekawostka, mamy Game Boy 2 Players. I na następnej mojej składance, o ile powstanie następna moja składanka, ten folder się już znajdzie. Znalazłem listę gier na Game Boya, które obsługują, w które da się grać na dwóch Game Boyach. Bardzo ciekawie to wygląda. Trzeba mieć drugiego pada podłączonego. Weźmy sobie na przykład to, uruchomimy. Uruchamia się na podzielonym ekranie. Po lewej stronie będzie pierwszy gracz, po prawej stronie jest drugi gracz. O. I w momencie, kiedy się gierka uruchomi, ona tak jakby się uruchamia podwójnie. O, widzicie, to ja w to grałem na tym, na NES-ie. Fajna gierka. To wciskamy start i trzeba włączyć na tym drugim Game Boyu też, przełączyć na Versus. O, i nawet się uruchamia coś tam doma, ale no, nie uruchomię, bo nie mam drugiego kontrolera, więc wychodzimy z tego. Więc mamy folder Game Boy 2 Players, mamy Game Boy Advance,
Game Boy Color i Game Boy Color 2 Players, czyli też znalazłem listę, które gry obsługiwane są na dwóch graczy. Nie mam pojęcia, jak działa Austin Powers, ale był na liście, na dwóch listach znalazłem Austin Powersa, więc go tutaj dorzuciłem. Pokémony podejrzewam, że to, bo to jest wersja Pokémonów tylko japońska. A, bo europejskie nie obsługiwały chyba Linka, nie jestem pewien. Są to Pokémony jakieś? Nie, są Pokémony. Silver jest, Gold jest, no. Więc obsługiwały też. No to mówię, znalazłem jakąś tam listę i jest. Okej, okay, mamy. Czy coś tutaj jeszcze pominąłem? Powinno być jeszcze jeden folder, się nazywał Install a New Windows Game. Podejrzewam, że można uruchomić, jeżeli macie BatoCere, nie wiem, jak, kurde, nie potrafię sobie tego, czy jak wrzucę na przykład jakąś, nie wiem, Wiedźmina na przykład, folder do tego folderu, to bez Windowsa, jeżeli nie mam Windowsa zainstalowanego, bo w tym momencie na tym komputerze nie mam zainstalowanego Windowsa, czy mi uruchomi tą grę. Muszę to sprawdzić, jeszcze tego nie sprawdzałem. Tutaj powinno być pomiędzy jeszcze tym install ten, powinno być Lutro, nie ma tego Lutra. Lutro gdzieś mam tam w folderze chyba, albo na drugim komputerze. No i Lutro działa, nie? A to install a new game, Windows game nie działa na tym, nie działa na Raspberry Pi i Androidzie. Tak samo te pinbale w ogóle, bo nie wiem, czy powiedziałem, ale te pinbale też nie działają. Dobra, mamy, później mamy automaty, Mattel Intellivision też działa. I po Mattel Intellivision mam Microsoft Xbox, no oczywiście działa na PC-tach i to tych lepsiejszych. Na Raspberry Pi Odroidzie nie działa i następnie mam, ale tutaj nie widzę tego, Moonlight Embedded, aby ja chyba z tego nic nie znalazłem, dlatego tego nie mam. Chyba tak. I kolejnym folderem jest, ale to Moonlight Embedded działa i na Raspberry Pi 4 i na Odroidzie. Nie wiem, czy działa na, nie mówię o Raspberry Pi 3, bo nie mam wydrukowanego na tej mojej liście. Po Moonlight jest jeszcze Mr. Boom, czyli Bomberman, i mamy MSX-a Turbo R, MSX-a, MSX-a 2, MSX-a 2 Plus, i one wszystkie działają na Raspberry Pi i na Androidzie. I mamy Mugen, i z tym Mugenem mam taki problem, że ja bardzo chciałem mieć Mortal Kombata i tego Mortal Kombata nadal nie uruchomiłem. Myślałem, że coś jest po prostu skopczone, ale znalazłem tutorial, zrobiłem wszystko zgodnie z tutorialem i dalej nie uruchomiłem. Tam podejrzewałem, bo exec, bo to normalnie działa z execa, ale ten exec jest tak z tymi tyldami czy jakoś tak zrobiony i podejrzewałem, że przez to nie działa, chociaż z drugiej strony Street Fighter Extreme też mi nie działa. Jedynie co uruchomiłem, jeszcze nie sprawdzałem Dragon Balla ani King of Fightersa, działa mi Street Fighter Mugen po prostu. Ciekawostka, że myślałem, że się zawiesiło coś. Zaraz zobaczycie fajny ekran. A nie, teraz się nie pojawił, o dziwo. Wcześniej mi się pojawił taki ekran blue screen z Windowsa. No i dobra, i widzicie, że się uruchamia. Tutaj on nie jest jakiejś tam super jakości, jeżeli chodzi o wykonanie tych miniatur. Ale wszystko działa, tak, wymieszane są z kilku postać. Teraz ja mam na przykład Ryu z tego. Trochę sterowanie skopczone chyba. Ja mam postać Ryu ze Street Fightera trójki, to jest trójki, a Dalzim jest dwójki. I w ogóle plansza też jest dwójki, nie? Płonącego nie ma? Sterowanie jest skopczone, by trzeba było pokrzewać gdzieś w plikach, bo jest ustawione na analoga. A w takie gierki nie powinno się grać analogiem, bo trudno specjalnie wychodzić. Za szybko ten cios jest robiony. No i na przykład ściąga mi się, jak znalazłem Marvel Falls Capcom trójka. Nie jestem ciekawy, czy pójdzie, bo coś. Jest strasznie w opcjach są ustawione długie. Kurde, no nie wychodzą mi te kółka. O, podwójne kombos mam. O, tego ciosu nie było w standardzie. Kurde, nie, co ja zrobiłem. Yoga.
Ja miałem kiedyś Mugena. On raczej na tamte czasy to strasznie dużo, bo ponad 4 giga zajmowały. Były wszystkie postacie ze Street Fightera, z Dragon Balla, z Naruto, z Mortal Kombat i tak dalej, i tak dalej. O, i tutaj ciekawostka jest, że właśnie wyskakuje, kurde, trzeba mieć klawiaturę podłączoną. Wciskam Enter, poszło na Enterze. Zaraz zobaczymy, czy znowu nie będą musiał resetu robić. A ja, udało się. No więc Mugen się uruchamia. Oczywiście Mugen nie działa na Raspberry Pi ani na Androidzie. Później mamy PC NECA, PC 8801 i PC 9800 i one działają na wszystkich platformach praktycznie. Neo Geo, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket, Pocket Color, Nintendo 64. Tutaj powinno być jeszcze Nintendo 3DS, no, ale to ten 3DS działa tylko na PC-tach X86 i X84. X64 i 86. Na Raspberry Pi ani na Androidzie to no, nie działa. Mamy Nintendo 64, Nintendo 64 DD. Nadal mi nie działają moje te, to co znalazłem. Ja mam tutaj pliki zip, ale to są jakieś tam formaty właśnie DD czy jakoś tak, inny to się nie chce uruchamiać, więc nie, nadal nie mogę znaleźć wersji ROMów, które by działały na, na Batocerze. Nie ma zbyt wielu, bo ja mam wszystkie, czyli 13 jest ROMów, ale ja ich nie mogę znaleźć pod Batocerę. Działają pod RetroPie, a nie działają pod Batocerę. Kolejne jest Nintendo DS, Nintendo zwykłe, czyli Pegasus. Przejdziemy na drugą stronę i po Pegasusie, po NESie jest GameCube i Wii, które działa na Androidzie N2+, nie działa na Raspberry Pi 4 i działa oczywiście na PC-cie, tak? Mamy później Odyssey, które działa też na wszystkim, OpenBore, PC Engine, PC Engine, PC CD, PC FX, Pico 8, Pico 8 znalazłem z okładkami i to działa, ale te gry są, a nie, to ja Pokémony wszedłem, o, Pico 8. No śmieszne te gierki są, tylko kurde, gdzieś widziałem, a, na stronie Batocery, że jest Another World. Ja nie wiem, czy mam Another World, czy nie. Mam Another World. Sruliba się nazywa, tylko że ja, kurde, ja mam tutaj znowu problem, bo ja nie mogę uruchomić żadnej gry. Może coś naprawili, ale na becie nie mogę uruchomić żadnej gry. O, pojawia się taki ekranik i czekam, wciskam start, przyciski jakieś tam i się nic nie uruchamia. I każdą jedną grę, którą próbowałem, to one zajmują tam śmiesznie mało. Zobaczymy, czy to są w ogóle jakieś inne emulatory. Nie, to jest tylko prędkość, więc no nie wiem, co jest grane, a wiem, że ten Another World na 100% był, jest reklamowany na stronie tego Batocery. Tych gierek tutaj jest 983. Do wszystkich mam ściągnięte screenshoty, tylko do pierwszej ściągnąłem filmik. Nie do pierwszej, do której ściągnąłem filmik. Większość to są jakieś demówki czy coś takiego. Są te filmiki czy nie? Nie, nie ma filmików. Więc ono jest strasznie mało zajmowane, dlatego mówię, a dobra, może kiedyś się uruchomią, nie? Próbowałem, więcej gierek próbowałem, bo jeszcze na wersji beta miałem więcej tam gierek próbowałem, nie tylko dwie. Pokémon Mini od dawna działają i tutaj mamy porty, wejdziemy sobie w te porty i to jest to, co ja mówiłem, tak? To nie wiem, co to jest. Po prostu kropka ten, ale dobra. Czyli tutaj są też... Kurde, one się grupują. Jak to się nazywało? Easy RPG i jeszcze Lutro. Tak jest, czyli tutaj się grupują, a jest też ten Cannonball, jest Diablo działa, ale dalej bez dźwięku mi działa, nie wiem dlaczego, może jakieś pliki trzeba dograć, muszę tam poczytać. No Doomy, mam tutaj też Half-Life'y, ale te Half-Life'y, kurde, no widzicie, że widzi wszystko, mam te wersje kupione, specjalnie kupiłem, bo jak zobaczyłem, że można to uruchomić na Androidzie N2+,
to stwierdziłem, że kurde, chciałbym sobie w to pograć i kupiłem sobie na Steama, przegrałem pliki tak jak wszystko jest w instrukcji, zaczęło mi wykrywać, widzicie, i nie mogę uruchomić, nie wiem co ja robię nie tak, no Half-Life grałem na tym, na Retropaju, na Battlezerze, no odmawiam im posłuszeństwa i nie chcę się nic uruchomić. Mamy tutaj tego Mr. Bruma, mamy, tutaj są też, tam później dojdę, będę o tym mówił, ale jest Quake, Prince of Persia i są Soniki, to są Soniki z Androida. Pliki normalnie się ten, tam jeden pliczek jest potrzebny z tego, z APK, czyli musicie sobie znaleźć ROM, czyli plik instalacyjny na Androida APK, otworzyć go za pomocą jakiegoś, nie wiem, 7-zipa albo WinRara, wyciągnąć jeden pliczek, zmienić nazwę i się uruchamia. Z tym, że to nie jest wersja, to co widzicie na filmiku, to nie jest wersja ta, która jest dostępna, bo ta, która jest dostępna, jest ładniejsza. Ja to ściągnąłem sobie, bo przy skrypierze jeszcze tych gier nie ma. O, widzicie. Mogę sobie dać start. O, i sam coś namieszałem. Czekajcie, jak tu się start dawał. Dobra, damy tutaj save'a. No. I tak wygląda ten Sonic. Trochę mi się coś ścina, podejrzewam, że przez to, że... Nie wiem czemu się ścina. Wcześniej mi się nie ścinało tak. W ogóle ja to nienawidzę tej gry. Nie umiem w nią grać. Trzeba cały czas skakać. Oczywiście pierwszą planszę sobie przychodzę bez większego problemu. O, a może jeden z większym. O, z większym. A, już wiem, kurde, bo ja gram na tym, opóźnienie mam. Nie będę się tłumaczył, opóźnienie mam, bo gram na Vermedii. W ogóle dzisiaj miałem problem z Avermedią, bo zainstalowałem wczoraj Windowsa 11 i ten Recentral mi się nie chciał uruchomić, musiałem ściągać na nowo Recentral. Nie wiem, co mu się tam stało. Nie wiem, jeżeli widzicie to w 60 klatkach, to znaczy, że to wina jest Avermedii. No i pierwszą planszę przyszedłem, nie? Wychodzimy. Uda się wyjść? Udało się wyjść. I tak samo ściągniętego Sonika 2 i Sonika CD. Podobno tam gdzieś widziałem, że jeszcze jest Knuckles, nie? No i jest Ultimate Doom. I Super Tux Card, ale to... A, bo to ma okładki, nie ma screenshotów. To się ściąga. No i mamy Kpygamę. Czekajcie, wracamy do mojej listy, tak. Były porty. A tu powinno być po Pokémon Mini powinien być PR Boom, tak? Ale to wszystko jest w portach, bo ja mam zgrupowane to, tak? Tutaj wejdziemy w kolekcję gier. Tu systemy zgrupowane i teraz jak tutaj przejdziecie, to jest, widzicie, że jest pierwszy, to jest chyba Wolfenstein, Quake, Prince of Persia, PR Boom, Sonic, Retro Engine, Mr. Boom, Lutro, Diablo, Cave Story, Canon, Ball i coś tam jeszcze tam dalej jest, nie? Tak samo możecie sobie zgrupować Sega Mega Drive, tutaj macie SNES-a, MSX-a, Commodore, NES-a i Amiga. Ja sobie zgrupowałem tylko te porty, bo no po prostu każda jedna gra się rozchodzi, nie? Pygamy, ja za każdym razem to kasuję. Stella View, ok. Tak, gdzie my jesteśmy? Tak, jest. Następny jest Skum. Skum, oni wzbogacili, tam się reklamują na stronie Batocery, że oni już tam jakieś kolejną serię tych gier uruchamiają. Ja wiem, że miałem problem z mystem trójką chyba. Nie wiem, czy ja mam w ogóle tutaj ściągniętą. Tak, z Exilem miałem problem. Nie chciało mi się uruchomić na tym. No dobra, sprawdźmy, czy to się uruchamia. Normalnie na emulatorze, na Skumie, na PC-cie mi się to uruchamia, a na Windowsie, a tutaj się nie uruchamia. No więc coś jest nie tak. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj powinna być pomiędzy Skumem a Sega 32 powinna być Prince of Persia, Mega CD, Dreamcast, Game Gear.
Master System. I tutaj pomiędzy Master Systemem a Mega Drive'em, nie, za Mega Drive'em, a nie, jest, mamy. Sega M2 to jest nowy emulator, obok mamy Sega Model 3, to jest Sega Model 2. To jest Sega Model 3. Sega Model 3 kiedyś pokazywałem, ogólnie jest problem, tam się uruchamiają gierki, ale ogólnie jest problem, ja pościągałem wszystkie możliwe wersje, jakie znalazłem, żeby bardzo chciałem uruchomić Virtua Fightera, dalej mi się nie udało uruchomić Virtua Fightera 3, ale za to udało mi się uruchomić inne tytuły typu Daytona USA, Squid Race chyba też uruchomiłem i Sega Rally uruchomiłem. Sega Rally średnio działa, ale Daytona USA 2 bardzo fajnie działa. A Sega AM2 ma 32 gry. Nie wiem, czy powstało więcej, bo ja to ściągnąłem też jakąś tam paczkę. I to jest starsza płyta główna, tak? To jest ta, co w sumie gry były na Sega Saturn. Jest Daytona USA, jest Detroit Live, jest Dynamite Cop. Jest Last Bronx, fajne mordobicie, Fighting Vipers, nie wiem dlaczego jest taka ikonka. Może się nie uruchamia, nie wiem, nie sprawdzałem wszystkich tych gier, czy one działają, czy nie. Jest Sega Rally 1. Jest Virtua Fighter 2, jest Virtua Striker, więc bardzo fajne gierki. Ja uruchomiłem Sega Rally Championship, jak ją porównałem do tej wersji, która jest na Sega Saturn, no to jest różnica i to dosyć spora. Nie wiem, czy mi się teraz uruchomi, zobaczymy. Oczywiście Sega Model 2 i Model 3 nie działają na Androidzie ani na Raspberry Pi 4. Szkoda trochę, bo chciałem zrobić składankę taką nową z Segi, gdzie wszystkie gierki z Segi, ale to tylko i wyłącznie na Windowsie by działało, więc bo tych gierek się nie da. Tu jest ogólnie spieprzone. O, niemożliwe, naprawili. Chyba naprawili. A nie, nie naprawili. Zrąbane w emulatorze jest to, nie, by trzeba było gdzieś poszukać w konfigu, że gaz się daje lewą gałką do przodu i się skręca, skręca się też lewą gałką do przodu. Strasznie mi się tutaj ścina coś. Nie ścinało mi się to. Tylko że to też chyba na nuku sprawdzałem. To jest wymagający emulator. Widzicie, no jeżeli chcecie, to sobie sprawdźcie, jak wygląda Sega Rally na Saturnie. Po prostu ta szyba jest taka w krapiteczkę, strasznie wszystko tutaj. Widać, jak się łączą tekstury ze sobą i tak dalej. To wygląda bardzo fajnie. Nie wiem, jak ta gra wyglądała na PC, bo ja nie grałem na PC wtedy. Nie miałem wtedy PlayStation, jak to wychodziło na PC. I tak samo Virtua Fighter, jak wychodził na PC 2, to też miałem PlayStation. A później jak miałem PC, to się znowu te stare gierki nie uruchamiały. No, ale na Sega Saturn, no, ja mam porównanie tylko z Sega Saturn, no to nie była ziema i tak samo jak uruchomicie Daytona USA, no to USA, to też wygląda zdecydowanie lepiej na tym emulatorze niż na tym. Tylko że sterowanie moje, mam gaz kurde do przodu, gałka analogowa do przodu. W momencie kiedy chcę skręcić, to delikatnie się puszcza gaz, tak? Czyli nie jestem w stanie, mam porównanie na Sega Rally 2, z modelem trójką, tak? Tam też jest zrąbanie, właśnie tak zrąbane. Jeszcze nie mogę wyjść. A nie, tutaj jest opóźnienie, działa to wyjść. No i nie jestem w stanie wykręcić takich samych czasów jak na Dreamcastie, tak? Do tego jeszcze jest bubble jakiś zrobiony, ale to można obejść. Jak się uruchomi jakieś mordobicie, to głównym padem steruje się dwoma postaciami. Oj, pochwaliłem, że wyszło. Nie, wyszło, udało się. Dobra, cofamy. Czyli doszliśmy do Naomi. Naomi już było wcześniej. Sega Saturn, Sega SG 1000, Sharpies X1 i X68000, Solarus. Doszły dwie gierki jakieś. Chyba te dwie. Albo te dwie, nie jestem pewien. Doszły, można je sobie pobrać stąd, już wam pokażę.
aktualizację do ściągnięcia po BS42. W ogóle tutaj dalej widzicie, więcej jest gier, już nie ma tego dla Androida X4, czy jak on się tam nazywa, nie ma tej przystawki, żeby na tym wyświetlaczu się tam coś pojawiało, nie wiem dlaczego, nie ma takiego pluginu, był wcześniej. No ale widzicie, są, dodali coraz więcej tych gierek, możecie sobie po sprawdzać, widzicie, jest Quake, jest Super Tuxcar, jest jakieś coś futuristic FPS, Pygame, jest Retro Triva, różne Heaty, Skum, Sega i tutaj jest Solarus, o, Osanna, Revenge i to jest dodane, tak. Jeszcze jest jakiś do Wii U pack, CEMU, nie sprawdzałem. Dobra, czyli mamy Solarusa i później po Solarusie, właśnie jeżeli nie macie zgrupowane, to jest Sonic Retro Engine, który też działa na Raspberry Pi 4 na Androidzie N2+. I mamy PlayStation 1 i pomiędzy PlayStation 1 a PlayStation Portable jest teoretycznie jeszcze PlayStation 2 i PlayStation 3, ale ja na tym komputerze nie mam tych ROMów. I po PlayStation Portable, a pomiędzy PlayStation Portable a Sufami Turbo jest Steam. I też nie wiem, jak to do końca działa, więc... A nie, to jest Steam. Czekajcie. Nie wiem, dlaczego go tutaj nie ma. Czy jakoś go trzeba dościągnąć, czy jakoś tak, bo to jest ten Steam taki, gdzie możecie zdalnie sobie grać, tak? Czyli macie komputer gdzieś przy monitorze podpięty, a tutaj możecie sobie, to działa na zasadzie Steam Linka, dostęp do biblioteki Sufami Turbo. No i tu jest nowa platforma, która się nazywa Super Cassette Vision. Nie będę wam pokazywał, 30 gierek się pojawiło. Tutaj filmik ściągnąłem, ściąga się do wszystkich gier taki sam, więc sobie ściągnąłem, bo to jest do tej pierwszej gierki, czy do drugiej? Do drugiej będzie. No, ale przy tych dwóch gierkach mam ten sam filmik. W momencie, kiedy będziecie chcieli do Boulder Dasha ściągnąć sobie filmik, to też się ściągnie identyczny jak do tej gry, więc ja ściągnąłem tylko do jednej, bo tam nie, przy niektórych motywach no, filmiki się pojawiają, to żeby się pojawił ten filmik, to ściągnąłem do tej jednej, a do pozostałych gierek nie ściągałem. Śmieszne te gierki są. Era, kurde, pomiędzy Commodore a Amigą. Tak coś. Niektóre gierki wyglądają, na przykład Bruderdar wygląda teoretycznie, graficznie trochę lepiej niż ta wersja z Commodore. Oczywiście ja uważam, że ta wersja z Commodore jest ładnie, dla mnie jest ładniejsza, ma większy sentyment do niej, ale jeżeli chodzi o grafikę, no to więcej kolorów i tak dalej jest zdecydowanie na tej platformie, tak? Ciekawe, że znaleźli taką platformę, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No tutaj mamy tą przystawkę, tam jest Sony napisane, tak? Pojawiają się co rusz nowe gry. No fajne. Ja zauważyłem tylko, że niektóre się zacinają i nie da się w nie grać. Na przykład Out of Sleeves World, czyli Another World jest tutaj. Jest ładnie zrobiona animacja. Gierka jest ściągnięta po prostu ze SNES-a. Dograne jakieś tam melodie, nie wiem czy z Anniversary, czy z czegoś tam, ale po pierwszej planszy się zawiesza. I tutaj mamy coś, co jeszcze nie ma ikonki. Super Game Boy. Super Game Boy to była przystawka do Super Nintendo, która umożliwiała uruchomienie gierek z Game Boya i z Game Boya Color. Ja znalazłem taką paczkę, gdzie jest 492 gry, które się uruchamiają. Widzicie, na przykład, ja tutaj zawsze, o, jest na przykład Aladdin z Game Boya. Z jakiego to jest Game Boya? To jest ze zwykłego, czyli z czarno-białego Game Boya. Potrafiła ta przystawka po prostu mieć w taki sposób, o, widzicie, Super Game Boy 2. Jakaś druga wersja. Potrafiła dodawać kolory do tych czarno-białych gierek z Game Boya zwykłego. Nie jest to tak, jakbyście wzięli tą samą grę z Game Boya Color, bo te kolory się troszkę różnią, ale widzicie, nie jest ani czarno-białe, ani zielone, czy coś takiego, i tych kolorków się parę tam pojawia. O, widzicie, czerwone jabłko jest, nie? Tu się chyba selectem zmieniało, żeby bić mieczem jest. Oczywiście ten Aladdin wygląda koszmarnie, nie? Ale na Game Boyu to było spoko. Więc
pod tym względem to jest ciekawostka właśnie, że ten Super Game Boy potrafił dodać ten... O, ciekawy jestem Afflet Chickena. Czy będzie ramka? Chyba będzie ramka. Teraz zobaczymy. W ogóle dlaczego sprawdzam, czy jest ramka? Jest ramka. Jak będziecie ściągać sobie ROMy, to nie jest tak, że sobie wejdziecie na listę, bo ja tak na początku narobiłem się jak głupi, naściągałem gierek, a się okazało, że po prostu one ramek nie mają. Nie każda gra po pierwsze ma ramkę, a jeżeli ma, to jeszcze by się przydało, żeby miała ten dopisek SGB, czyli Super Game Boy Enhanced, czyli rozszerzenie obsługuje tą. No i tych gierek trzeba przyznać jest dosyć sporo, ja ich zdorwałem 492. Na zmianę są Game Boy Color, Game Boy czarno-biały, oczywiście jak ściągacie z Creepera to wszystko jest czarno-białe i tak dalej, i tak dalej. No ale może się okazać, że jak uruchomicie jakąś grę, to ona będzie albo w kolorze właśnie koloryzowana, że tak powiem. Na przykład Animaniaki, jak uruchomicie Animaniaki, to niby jest Game Boy czarno-biały, tak, pierwszy. A jest ładna ramka kolorowa i gierka, jak uruchomicie gierkę. A nie, gierka chyba jest czarno-biała, pardon. A nie, jest, macie kolorki, tak? A to jest wersja z Game Boya czarno-białego. I tutaj macie całkiem ładne te kolorki w porównaniu z tą wcześniejszą grą, którą uruchomiłem, nie? No. Widać, że to mała paleta barw jest, ale wygląda to całkiem znośnie. Dobra, to by był Super Game Boy i Super Game Boy oczywiście działa i na Raspberry Pi 4, i na Androidzie N2+, więc fajnie, że dodali wreszcie to. No tylko muszą się postarać, bo w żadnym motywie nie ma loga Super Game Boya, nie? Super Nintendo, Super Graphics, Thomson, TIC-80. Takie dziwne gierki. To miałem chyba wcześniej, ale... I tutaj pod TIC-u powinien być Tyrquake. No ale Tyrquake'a mam tam w zgrupowanym. I mamy Uze Box. I Uze Box to jest kolejna platforma nowa. Czyli nowa platforma. Powiem szczerze, co się stało? Usunąłem niemożliwe, nie ma przycisku szybkiego, bo 2040, albo nawet Trexa wszedłem, kurde, przeskoczyłem, dobra. To są gierki, no takie sobie. Nie wiem na jakiej zasadzie działa to, czy to działa na zasadzie, nie wiem, jawy. Czy coś, nie wiem, czy bo u mnie przez tą Overmade jest trochę opóźnienie, może coś tam skakać, ale ogólnie ta gra nie chodzi płynnie. Jakbym uruchomił teraz, znalazł gdzieś wersję Commodore 64, to ona tam zapieprza w porównaniu z tym. Oczywiście to jest grywalne, no ale ten przesuw ekranu to jest masakra jakaś. O, i zginąłem. Dobra. Wychodzimy z tego. I tutaj są takie gierki, widać, o, widzicie, port jakiegoś Donkey Konga ktoś zrobił i tak dalej, nie? To, ja nie znam tego, czy to jest jakaś płytka, no wygląda jakby jakaś płytka, no. I jeszcze ma te złączki od SNES-a? Może jakaś programowana slotu karty, może jakaś programowana płytka UZ Box, muszę poczytać sobie o tym. Vectrex był, Virtual Boy był i tu mamy kolejne, Super Vision i to jest też nowość. I Supervision Vatara, Supervision też działa na Raspberry Pi 4 i na Androidzie, tak samo zresztą jak ten Uze Box, tak? No i to wygląda jak czarno-biały Game Boy. Nie będę uruchamiał, działają te gierki, ale no tak jak widzicie na screenshotach, tak? Tej jakości to są gierki, nie ma ich za wiele, 44 i chyba to są wszystkie jakie są. O, mamy Windowsa. Też jest Windows tutaj, jak wejdziemy sobie, aha, bo to są te, które można sobie ściągnąć od nich, tak, te gierki. Nie wiem, czy są wszędzie filmiki, chyba nie ma. Chyba jest Elastomania, to jest, jest filmik Elastomania, no, albo podróbka Elastomanii, no, fajna gierka była.
No i po tym, przed Windowsem, jeszcze powinno być Wii U, ale oczywiście nie ma Wii U na tym komputerze. Mamy Windowsa, mamy Wonderswana i Wonderswana Colora. Oczywiście Windows i Wii U nie działają na Raspberry Pi i Androidzie. ZX81 Sinclair, ZX Spectrum i tyle. A, jeszcze pomiędzy ZX81, ale tu powinien być chyba Wolfenstein XA3D, albo Half-Life, albo Wolfenstein, dobra, nieważne. Chyba ten, Half-Life. Więc tak się prezentuje Batocera 32. Jeżeli będziemy sobie jeszcze, tak z ciekawostek, tak? Oni się tam chwalą, że to jest jedna z najstabilniejszych wersji, jaka kiedykolwiek była. Faktycznie mi się tam poza tymi timbalami to nic na razie nie zauważyłem, żeby się coś działo z tą kompilacją. Jak wejdziemy sobie w aktualizację do ściągnięcia, projekty ramek chyba się nie pojawiły nowe. Nigdy mi się ich nie chciało sprawdzać wszystkich. Tam parę ściągnąłem i byłem zawiedziony. Jeżeli wejdziemy w te treści, to już wam pokazywałem, że dosyć sporo nowych rzeczy jest, ale też się pojawiły nowe motywy. Ale cool. Bardzo ciekawy motyw, brakuje paru platform, ale to teraz na razie na każdym motywie czegoś brakuje. Artbooks jest taki badziewny, ale pojawił się ten Bichromatic Pads. To jest bardzo prosty motyw. To co widzicie, to jest już lista, ale to jest bardzo podobny do tego motywu. Przejrzysty, ale połowę platform brakuje. Doszło co jeszcze? Forever przekombinowany jest. Myślę, że na Raspberry Pi 4 nie ma co tego instalować. Za każdym razem się filmik widzicie, tam przesuwa się platformę i jest pokazane na przykład, jak jest, to jest Atari ST, to nie jest Atari ST, to jest automatu, jak jest Atari ST, to jest telewizor i tam coś tam się, filmik uruchamia czy coś. Strasznie obciąża ten. Jeżeli chodzi o GPI, nie sprawdzałem, ściągnąłem sobie, ale jeszcze nie sprawdzałem, jak to działa, podobno też lepiej działają gierki na Raspberry Pi Zero. To jest też nowy motyw, też dosyć ciekawy bardzo motyw. Bardzo ładnie, zresztą, o właśnie, mogę wam pokazać, bo mam go zainstalowanego. Interfejsu. To jest ten. Bardzo ciekawy, bardzo... O! To jest sobie padzik. Na przykład Panasonic. Fajnie to wygląda, Amiga. Jak wejdziemy sobie do gry, to jest tak nietypowo. O, ten. Po prawej stronie się wyświetla okładka opis, a tutaj w miejscu listy pojawia się filmik. Trzeba było się przyzwyczaić do tego, nie? Ale fajnie, no efektowny, tak? Dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz do tych motywów. Nie, no, ramek do motywów. I to jest, który to był ten motyw, Immersive jest też ciekawym motywem, ale też nie na Raspberry Pi 4. To jest tak, że zamiast konsol pojawiają się od razu filmiki z gier. Czyli jest nazwa, jest logo danej platformy i filmik, jak macie ściągnięte filmiki jakieś, to uruchamia się filmik w tle. Na całym ekranie. I ma tam jakieś filtry ustawione i tak dalej. I też nie podoba mi się to, bo to strasznie obciąża te sprzęty. Platformy. O, tu są te platformy. To ja pomyliłem. Pomyliłem w takim razie tego Donkey Konga. Ten Donkey Kong był wcześniej już chyba. A te platformy. O, widzicie, że jest Dreamcast, jest telewizor. Jak się przełącza między platformami, to się praktycznie wszystko rusza, zmienia się i dostaje wciry. PlayStation już było wcześniej. To jest coś nowego. Bardzo nawet fajnie to wygląda. Grafika taka wektorowa.
ładne te, no, standardowe ikonki, bardzo prosto, tylko że też dosyć sporo brakuje platform. No i to było na tyle. Ja tutaj tylko pokażę, że dużo rzeczy mi brakuje. Niektóre te kontrolery były śmieszne. O, tutaj mamy ColecoVision. Na przykład PET21, to jest Commodore PET niby, tak? No jest pad od tego, Commodore Plus też pad od tego. No brakuje, no joysticka można mogli wkleić jakiegoś czy coś, no nie wiem. Easy RPG, ok. To fajne. No. Mamy Game Boya. Ale o dziwo, patrzcie, jest w tym motywie MSX Turbo, MSX, MSX2, MSX2+. No szkoda, że nie dali tutaj też klawiatury, nie? Tylko pada. Ten pad to jest pewnie defaultowy. Jak po prostu nie ma czego wsadzić, to wsadzają tego pada od Xboxa. Jest Mugen. Gdzie ten? Są takie same te pady. Patrzcie, się okaże zaraz, że zrobił aktualizację i są wszystkie platformy. Patrzcie, jest Sega, Naomi, Solarus, PSP, jest, a bo nie ma, chyba dlatego ja go nie używam ze względu właśnie na to, że, a nie, bo mnie tutaj denerwuje w sumie to, że tej listy nie widać. O je, nie ma Super Game Boya, no, znalazłem jedną na razie, a pozostałe są, więc szacun, bo te loga są, no nie ma wszędzie padów, tak, bo... Tutaj podejrzewam, że powinno być coś innego, chociaż jeżeli to jest na PC, to może sobie być, tak? TIC jest z padem innym, ale ma swoje logo chociaż. Ale Super Game Boy, no o, no ja też na PC, ale teoretycznie za pomocą nagrywarki jakiejś tam Super Everdrive coś, może by można było to uruchomić, nie? No to na pewno miał inny kontroler. Więc tak to się prezentuje. No fajnie, że rozwijają, że aktualizacje chyba się częściej pojawiają niż na RetroPie'u. Strasznie długi ten odcinek mi wyszedł. Sorry za to, ale chciałem wam wszystkie moje spostrzeżenia pokazać, jak to odczuwam. No czekamy na więcej. No ja nadal nie mogę się doczekać Atari Jaguara i brakuje mi cały czas CDI. Panasonica? Panasonic CDI czy Philips CDI? Philips chyba był CDI. No ale CDI, gdzieś mam ROMy ściągnięte, strasznie dużo na miejsca zajmują. Nie konwertuję ich do CHD, bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek emulator jakikolwiek to odpali. Z tym, że ten CDI to nawet na PC-cie jest problem ze znalezieniem dobrze działającego emulatora. Może jest po prostu pod tym względem problem. Ale Atari Jaguara CD dlaczego nie ma nadal w batoce, że tego za bardzo nie rozumiem, nie? Bo to fajna platforma, bardzo mało tych gier tam wyszło na tych płytach, ale to do kolekcji by można było mieć. No szkoda trochę. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Niedługo zrobię jeszcze odcinek poświęcony właśnie temu komputerowi, na którym teraz to oglądacie, bo chciałbym wam pokazać, jak się prezentują też te inne platformy. Tutaj te większość platform, które tutaj zobaczyliście, to działają bezproblemowo na tym komputerze. Chciałbym wam pokazać, jak działa Xbox, PlayStation 2, GameCube czy tam inne platformy. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!